Witam was, TheLolach55, a to jest Need for Speed World. Kurde, znowu jakoś dziwnie powiedziałem ten Need for Speed. Jakoś nie mogę się wysłowić, ale dobra. Oto i mój koks. Jakże śliczny, piękny i zabójczy. Koks klasy C i B. Normalnie Dominator. Nawet samochody z klas, niektóre samochody z klasy A nie mają z nim szans. Raczej nawet większość. Oto i Toyota MR2. Tak otóż wygląda moja ślicznotka. Co, ją pomalowałem na różowo z jakimś tam kierunkiem. O, akurat nie miałem co robić z... nie miałem co zrobić z tym neonem i z tą tablicą. A pomyślałem, że nie mam... Nie mam żadnego właśnie takiego jakby damskiego samochodu. I może by taki jeden sobie taki zrobić, ze względu na to, że no mam prawie 70 samochodów już. Dokładnie to chyba 63 jednak, 63-4. I jeden taki samochód dziki niech będzie. Choć nim dość często jeżdżę, ze względu na to, że jadę nim klasówki w B, ale nie, ale nic. Klasówki B też różnymi samochodami jeżdżę, więc dobra. Co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Kupiłem wersję taką, nazywała się chyba Gaitama, czy coś w tym stylu? Coś w tym stylu, o! A tutaj strefa z diamentami. I... Co mogę powiedzieć, ten samochód jest strasznie stabilny, bardzo dobrze przyspiesza. I ogólnie ma hipernitro. W sumie nawet z nim jeszcze ulepszyłem nitro, żeby po prostu to było tak rakietowe nitro, że po prostu... Żeby nie da się tego nazwać, jak mocno jest to nitro, nie? Więc osoby, które chcą się ze mną ścigać, niech lepiej uważają, bo... Po prostu mogą się przerazić. Dobra, mam nim naprawdę mocne skille. A w sumie zaraz zobaczycie. Jest to bardzo ładny samochód. Jest chyba z rok już w Need for Speed Worldzie. I kiedyś był koksem klas Tira pierwszego. Jeszcze zna czas Tirów i nie wiem czemu on tam jest. A on tam był, w tirze drugim. Rozwalał wszystkie samochody w tirze drugim. Nawet nie pokonywał wiele samochodów w tirze trzecim. A tutaj z tymi klasami to rozwala wszystkie samochody od D do B i większą część klasy A. Jeździłem kiedyś właśnie z klasą, właśnie z samochodami z klasy A. Miałem ogólnie ten samochód w klasie A, miał statystyki 600 coś, miałem go na samych ultrasach, więc... Więc ładnie. 600 chyba, 12, coś w tym stylu. To normalnie się zdziwiłem. Ale go obniżyłem oczywiście do klasy B. No i... Ja ten sam po prostu wygrywałem nawet w klasie A, klasówki, rozumiecie to? Się nie było łatwo. Ale jednak wygrywałem, przycisnąłem nitro i poleciałem do przodu. W sumie z nami zaraz zobaczycie jaki ma nitro. O, tu jest ładna prosta. Zrobię wolnie specjalnie. Maksymalna prędkość była. Dobra. To chodźmy przejechać jakiś wyścig. Wyjątkowo dzisiaj pojadę na multiplayerze. A to temu, że... Wreszcie usunęli wszystkich cheaterów, więc pojedziemy sobie do dwa wyścigi. Jeden klasowy, albo nawet dwie klasówki. Akurat są dwie klasówki B, Cavalier Tunnel i Rosewood and Lions. A, to dalej zacząć. Weźmy najpierw Rosewood. Zobaczmy. Ford Mustang. Myślę, że będzie łatwo z nim. LX8 trochę trudniej. Supra, nie ma co tu się liczyć. Chyba, że ma naprawdę. Weź. Pontiaczek też całkiem niezły. I znowu LX8. Skille.
słabo. Ja mam na perfect start. Idzie jeszcze, żeby trafić. Ha. Widać, że ten raczej nie jest jakiś koks. Nie wiem, po co mu ten skill. Skoro... Jeśli ktoś ma właśnie taki skill na poprawienie osiągu, to nie... To znaczy, że nie jest koksem. Wcześniej na poprawienie osiągu, na ten... To się nazywa. Na trafienie w perfect start, to znaczy, że nie, na pewno nie jest koksem. No bo... właśnie, kurde, znowu te skilla, ale dobra. Sobie walnę. Sobie... O, widzieliście właśnie, co się działo z nim. Trudno jest mnie przypuścić. W sumie, kurde, nie wiem, po co gotowości już zużyłem. Ale na prosto go normalnie wyszedłem na nitrze. Ten samochód ma bardzo mocne nitro. Ja jeszcze mam nim ulepszone nitro, więc... Wiecie... Aj, coś mi ucieka. Zostawię sobie nitro na ocenie prostą. Tam raczej nie ma szans ze mną. Jak widzicie, reszty w ogóle nie widać. O, tylko tutaj wjechać dobrze. Jest, udało się jakoś. Regowanie wyszedłem. I nitro. I patrzę, co się dzieje. Ja... O, jak mnie zramował. Ja pierdzielę. Aż, kurde, muszę mu coś napisać. Jaki idiot. Ja się nienawidzę. Za to cheaterów nie ma, ale za to górna ramerów jest pełno. Ach, wkurzył mnie. Ale chętnie bym coś przewalił teraz. No bo kurde. Ja pierdolę, ostatni prosty. Kurna, chamsko mnie kurna pierdzieli w ścianę. Dobra, chodźmy na kabel tunel teraz. Dobra, jak widzieliście, co niezły, to tak. Właśnie ma przyspieszenie, ma bardzo dobre. Nawet, no, naprawdę bardzo dobre ma przyspieszenie. Na klasce C i D. Mam go wymaksowanego, więc jak widać, więc wiecie. No co, tu nikt nie chce na klasykę B? Na Cabriela? No w sumie Cabriel jest dość długim wyścigiem. Ma aż 14 km. Dwa okrążenia. Mają 14 km, więc 7 km na jedno. Więc to raczej nie jest krótki wyścig. Kurczę. Dawajcie, ludzie. Nie mam sensu. Kabriel. O, są ludzie. Mam tu eklipkę elitarną. I następną eklipkę elitarną. A nie, czekajcie, to jest to są. Nie. Obydwaj mają eklipki, obydwa są czerwone. I obydwie są elitarne. Trochę moja polszczyzna. Dobra, no to co? Jedziemy. Co mnie skłoniło? Właśnie te malowanie... Już wcześniej mówiłem, że nie miałem żadnego takiego samochodu. A czemu akurat wybrałem R2? Względu na to, że ono pasuje. W sumie wygląda trochę jak dziewczyna. I dlatego między innymi wybrałem R2, nic innego. Chcę, że ładnie gościu.
dwa power-upów. No w sumie pewnie nabija achievementa. Co ja też chcę teraz go nabić. Ładnie poleciałem do przodu. W sumie oni nie mają z pewną szans, choć Eclipse także jest bardzo dobrym samochodem. W sumie nie wiem, czy także nie jest jakimś dominatorem. Ja mam swoją Eclipse w klasie B, więc... nie wiem. Fu, jaki w klasie B, w klasie C. Jak widać, MR2 bardzo sobie dobrze radzi. Bardzo sztywno jeździ. Ma tak sztywne zawieszenie. Się nie wygląda tak, ale jednak jak się skręca, to widać prawie w ogóle praktycznie się nie ślizga. A Eclipse tutaj ze mną walczy. No, ciężko jest. I chlup. I widzicie, co się dzieje. Po prostu magia. Widzę, że chyba tamte gościu Eclipse mają także ulepszone nitro. W sumie nie spojrzałem na ich skille. Zaraz sobie spojrzę, jak się skończy wyścig. O, ale mnie popchnął. Ja! O, fuck. Jak mnie zdramował. Masakra. No, ten ma ulepszenie nitro. Wiecie co? Opcjonalnie dodam trzecie ogniżenie. Trochę to przedłuży filmik. Ale... zawsze da coś tam. Da mi większą szansę na zwycięstwo. Dość daleko mi odszedł, powiem szczerze. Na pierdziele, no i znikł mi. No i dobra, dodaję to trzecie okrążenie. Ja pierdziele. W sumie mój skill ostatnio się pogorszył. Kurczę, ostatnio nie wiem, coś się ze mną dzieje. Coraz gorzej jadę. Już jakoś tak nie udaje mi się wygrywać. Ciągle jestem drugi, trzeci, ale ostatnio żadnej wygranej nie mam. Nie wiem czemu. Na pewno nie jeździłem ostatnio z żadnym cheaterem. Głównie to z kolegami. A wczoraj to już w ogóle kusiłem. No patrzcie, gdzie on pojechał, masakra. Jak on... ja pierdzielę. Nie no, wątpię, żeby to był cheater. Cheatera aktualnie nie ma i poza tym on jechał normalnie. W sumie ma dość mocne nitro. Oh shit. A. Patrz no. Go za Chiny dogonić.
że Eclipse może być tak dobre. Ale w sumie ma masę nitro, także w ogóle nie, bardzo fajnie się prowadzi. Coś przegrałem z Eclipse. Choć że dogoniałem go. Aj. No niestety. Zdarza się. Sprawdźmy. Moc nitra. O, 4 gwiazdkowe nawet. Co się nie dziwię. Tutaj widzę, że gość też miał moc nitra. Tutaj jeszcze perfect start 4. O, ile on zużył? 2. Nie, 8. Ja pierdzielę. Ile ja? Ja tylko 7. Nie, 7 to też. I długość. Ja pierdzielę. On ma takie wymaksowane skille na te nitro, że to max. Się nie dziwię. Bardzo fajnie. Kasa się teraz przyda, nie ma żadnego buga na kasę. Co trochę mnie to przytłacza, ale to nic. A to. Mniej więcej tak wygląda moje Ever 2. Tak wygląda, tak jeździ. A w sumie co ja już chciałem kończyć filmik. Jezus. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Okej. To tak, moje skille. Zaraz wam zaprezentuję. Ej, proszę bardzo. 2 razy wymaksowany skill na nitro. Tutaj 23 i 26. I długość nitra, także wymaksowany. No i perfect start na 3,5. Także ładnie. 4 gwiazdkowy by się przydał ten skill. Haha, okej. Performer Shot. Co my tu mamy? Coś będzie dziwny układ. To tak. Mam profesjonalny na silnik 9.9 od Mediona. Ultra silnik zielony 13.9. Ultra zielony 17.9.4. Ta przekładnia. Zawieszenie zielone 9.4.13. Niebieskie. W stricie 1% downdraft i atak motor sport 4417 czerwone. Tak mniej więcej jest ustawienie. Jest wymaksowany w klasie B. A właśnie poprzednio miałem go na samych ultrasach, a musiałem nim zmienić, żeby miał go wymaksowanego B, bo tak miałem, mówiłem, że miałem go w A, tam 612 chyba. I mógł zostać, ale lepiej było wsadzić go do PI, żeby kurna wygrywać im wyścigi, nie? Okej. Zobaczymy, czy jest dostępny ten samochód jeszcze. Ciągle o tym zapominałem. W ostatnich filmikach w ogóle tego nie pokazywałem. Będzie tak, to ja to. Jest Ever 2, wersja zwykła za 2100. Czy się opłaca? Cena dość optymalna, jak na ten samochód. Czy nie za tania? Mogłaby być tańsza, więc radzę czekać na promocję, bo na pewno będzie. I jeśli będzie, to naprawdę radzę kupić ten samochód. On jest niesamowity. Choć pełno go jeździ na ulicach Worda, naprawdę jest tych samochodów miliony. Więc wiadomo, kurczę. Dobra, to chyba tyle. Co wygląda tak moja Toyota? MR2. Tam super pojechała. Okej. Okay. No to chyba tyle, jeśli chodzi o mój filmik. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. No i siema.